Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Ta smutna historia niszczenia polskiego systemu prawnego zaczęła się jeszcze w czerwcu 2015 roku, kiedy to obawiająca się utraty władzy Platforma wybrała na zapas sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wkrótce potem do władzy doszedł PiS, postanowił przelicytować Platformę i unieważnił wybór nie tylko tych wybranych na zapas sędziów Trybunału, ale również tych wybranych prawidłowo. A był to dopiero początek trwającego 8 lat procesu instrumentalizacji prawa, niszczenia instytucji, demolowania systemu prawnego. Przez te 8 lat obserwowaliśmy zmiany ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, o KRS, dyktowane wyłącznie interesem partyjnym. Obserwowaliśmy kilkanaście nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Obserwowaliśmy podporządkowanie prokuratury rządowi, a następnie po kilku latach uzależnienie znowu prokuratury, uniezależnienie prokuratury od rządu, motywowane wyłącznie tym, że Prawo i Sprawiedliwość obawiało się zmiany rządu po wyborach. Do tego 2 lata całkowitego bezprawia w trakcie COVID-u, kiedy to rozporządzeniami niezgodnymi z ustawą, która była niezgodna z konstytucją, zamykano ludzi, firmy, lasy i cmentarze. Wszyscy poza Konfederacją popierali to bezprawie. Przez te 8 lat, zwracam się teraz do posłów obecnej koalicji, codziennie mówiliście o tym, jak ważna jest praworządność, jak ważna jest konstytucja. Organizowaliście marsze KOD-u, krzyczeliście o dyktaturze Kaczyńskiego, a po wygranych wyborach okazało się, że jeszcze ważniejsza od praworządności jest konieczność natychmiastowego przejęcia pełni władzy, a nie tylko tej jej części, którą powierzyli wam wyborcy. Przechodząc do ministra Adama Bodnara, można o nim powiedzieć jedną dobrą rzecz. W tym liczącym ponad 100 ministrów oraz wiceministrów rządu pełnym nierobów, on jeden rzeczywiście ciężko pracuje. Niestety, ta praca polega na łamaniu prawa, niszczeniu instytucji, demolowaniu systemu prawnego, deptaniu praworządności, o którą tak zabiegaliście. Niektórzy pamiętają jeszcze o falandyzacji prawa. Niestety ta choroba rozwinęła się w kolejne stadium, bodnaryzację prawa, czyli działanie bez żadnej podstawy prawnej na podstawie opinii prawników, szukanie jakiejś podstawy prawnej mającej uzasadnić podejmowane działania. Jeszcze 2 lata temu profesor Adam Bodnar ubolewał, że w Polsce prawo musi ustąpić decyzjom politycznym, a teraz to prawo musi ustępować jego decyzjom politycznym. Jak rozumiem, jedyna różnica polega na tym, że obecny rząd, łamiąc prawo, szeroko się przy tym uśmiecha i dlatego musimy go zrozumieć, musimy to akceptować. Na jakiej podstawie odwołano prokuratora krajowego? No nie wiadomo. A na jakiej podstawie powołano pełniącego obowiązki prokuratora krajowego? Również nie wiadomo. Podobnie bezprawne było wczorajsze odwołanie prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Minister Bodnar otrzymał oczywiście opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego, ale ponieważ ta opinia mu się nie spodobała, to uznał, że opinia nie jest opinią i nie musi się nią wcale przejmować. Te działania były bezprawne, były nielegalne. Ich podstawą były zaledwie opinie prawników, które dowodziły jedynie tego, że prawnicy są w stanie sporządzić dowolną opinię, są w stanie uzasadnić dowolny pogląd, jeżeli tylko ktoś inny jest w stanie im za to zapłacić. Zgodnie z artykułem 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Nie na podstawie opinii prawników, nie na podstawie badań opinii publicznej, nie na podstawie woli władzy, tylko na podstawie i w granicach prawa. Mógł pan, panie ministrze, pokazać Polakom, na czym polega praworządność. Mógł pan zakończyć trwający kryzys konstytucyjny. Niestety postanowił go pan eskalować. Postanowił pan łamać prawo jeszcze bardziej niż pana poprzednicy. Postanowił pan rozwiązać problem ludożerstwa, zjadając ludożerców. Nie wierzę niestety, że w Polsce mamy praworządność, nie wierzę, że mamy w Polsce rządy prawa. Rządzi ten, kto ma większą pałę i jest w stanie walnąć w nią łeb swoich przeciwników. Robił tak PiS w trakcie COVID-u i wy tak robicie w sprawie TVP czy prokuratury krajowej. Tak. I zapomniałem. Skończyła się taśma. No kurde. Dlatego Konfederacja oczywiście zagłosuje przeciwko, za wotum nieufności wobec ministra Bodnara. Bardzo dziękuję.
Ale pan poseł wytrzymał tę pauzę dramatyczną i od razu widzicie, zwrócił uwagę wszystkich. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co będzie dalej. Jako ostatni... Chcecie więcej Paszyka? Dobrze, porozmawiam, ponegocjuję z panem posłem, czy jest w stanie zapewnić wam jakieś indywidualne traktowanie i dzieła wszystkie. A teraz pan poseł Berkowicz, i to jest jego czas, jego 60 sekund. Bardzo proszę pozwolić być wysłuchanym panu posłowi. Dziękuję. Ja chciałem się zwrócić do pana, panie premierze, z troską o pańską kondycję, bo ostatnio jak pan rządził, to uciekł pan za granicę po 7 latach rządów. Teraz wytrzymał pan niecałe 2 miesiące. Ale cieszę się, że jest pan z powrotem, ale to może dlatego, po ponad 70 dniach pańskich rządów spełnił pan ze 100 obiecanych konkretów na pierwsze 100 dni 6 konkretów i co gorsze, z odpowiedzi na nasze pytanie odnośnie kwoty wolnej od podatku jasno wynika pańskiej odpowiedzi pisemnej, że nie zamierza pan w najbliższym czasie spełnić tego ważnego konkretu. Dlatego zwracam się tutaj do pana, panie marszałku Hołownia, bo pan z kolei obiecał na początku tej kadencji, że zlikwiduje pan zamrażarkę sejmową. Tymczasem my złożyliśmy projekt tożsamy z pańskim postulatem, panie premierze, o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji i ten projekt leży już w zamrażarce prawie 3 miesiące. Także bardzo proszę otworzyć wreszcie tą szeroką zamrażarkę, a jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić łóżka z grzybami. Bardzo dobrze. Bo czy w tym tempie rozmrażania będą akurat na przyszłe święta Bożego Narodzenia oczywiście. Dziękuję bardzo. Położę je na pewno obok ustawy Konfederacji, tylko kłopot będzie wtedy taki, że się szybko rozmrożą. Więc nie wiem, czy nie szkoda panu tych uszek. Przyjmuję je z wdzięcznością i zobowiązuję się zaprosić Konwent Seniorów na wyserwowane łóżka na naszym następnym spotkaniu. Jeżeli miałby pan inne pomysły co do cateringu, serdecznie również zapraszam, panie pośle. Chętnie przyjmiemy. Panie czym chata bogata? Ja rozumiem, że pan w to wierzy, w to, co teraz mówi, bo ja jestem posłem 5. rok, pan 3. miesiąc, jeszcze dużo się pan musi nauczyć. Dziękuję panu bardzo. Na pewno będę uczył się od pana bardzo pilnie i dziękuję też za to zwrócenie uwagi. Jestem uosobieniem pokory, więc przyjmuję to z dobrej wierze. Panie premierze, naprawdę muszę powiedzieć, że jeszcze nikt na tej Izbie tak się nie cieszył z czyjegoś powrotu. Jeszcze nigdy tyle ciepłych i miłych słów. Widać, że tęsknota była wielka. Ja powtarzałem państwu, że im większe cierpienie pragnienia, tym większa radość zaspokojenia i oto stało się to rzeczywiście dzisiaj faktem. Bardzo się z tego cieszę, że pan znowu jest z nami razem z całym Klubem Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, spokojnie, spokojnie, naprawdę. Wniosek formalny w sprawie mrożenia uszek z grzybami został przyjęty, ale wybaczcie państwo, nie będziemy go poddawać pod głosowanie i powrócimy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku. Ale pomysł miał pan fajny, muszę powiedzieć. Bardzo taki happeningowy i spektakularny. Powracamy do rozpatrzenia. Ma talent, ewidentnie. Złoty przycisk. Powracamy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk numer 200A.